Cześć, dzień dobry, witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam w kolejnym odcineczku z serii Po Sąsiedzku. Mister Adamo 15. Jak zawsze witam serdecznie. Nawet nie wiem, z której słuchawki tobie głos, więc nie jestem w stanie ocenić, gdzie sąsiad się może... Gdzieś z tyłu, gdzieś z tyłu głowy słyszałem, sąsiad pewnie gdzieś za gospodarką robi. Co się, słuchaj, ta dzieje? Było przewijanko, jesteśmy na 1 września i silos jest już, słuchajcie, złożony. Mam chłopakom do zapłacenia 25, no bo wiadomo, za montaż, za przywóz, za to wszystko. Umówiliśmy się na 25 tysięcy. Jeszcze mają je tam jakieś poprawki zrobić i obiecali, że ogarną mi dmuchawę. Także jeszcze dmuchawę będę musiał dokupić, testuję, będę sprawdzał swoją, że tak powiem, żmijkę, więc być może uda się to wszystko ogarnąć. Teraz tak, przelew im od razu robimy, żeby nie było, bo obiecałem na początku odcinka. No i słuchajcie, modlić się, żeby mi wszystko to zostało, bo no dzisiaj gruba, słuchajcie, akcja się dzieje, o co wam zapowiadałem w poprzednim odcinku. Dobry! Wie pan co? Dobry. Za mną tu wieś, no. To pogadamy! Dobra. Dzień dobry, sąsiadko, witam serdecznie. Kurde, ja to tę przyczepę tu zostawiłem, ale mam nadzieję, że nie będzie tu źle. Dobra, tu już jak wiedzie, żeby chłopaki tam korka nie robili. Witam serdecznie. Witam, witam. No to tylko ma ten, tak jak tak, ten jeden kawałek, tak jak mówiłem, koło chałupy jest. Chłopakom tu zaraz wytłumaczę, gdzie pryzma. I może to śmiało kosić, także dobra. No tu studzinki żadnej nie masz, nic takiego na polu, no przynajmniej jeżeli sąsiad żadnego nie metalu nie wrzucił, to nie ma co się obawiać, może śmiało kosić, na środku nic nie ma, nie? Także dobra, tylko uważaj na supy i tyle w temacie. Tak jest, dobra. Proszę tam powiedzieć, że pryzma jest, bo rozłożę. Witam. Witam. Jak coś, chłopaki, to tutaj przy tej czerwonej oborze będę tam na pryzmie ciągnikiem stał, to wam pokażę, jak któryś pierwszy podjedzie, nie? Tak, tu od przodu, dobra, ja wam będę dobra pokazywał. Raz lewo, raz prawo, no to tam będzie ta wiedzieć, o co chodzi, to będzie wiedzieć, jo. Dobra. Dobra. Dobra, drzwi mu zamknięte. Także no słuchajcie, dzisiaj tak, no akcja nie było mnie stać na przyczepę w tym sezonie, więc niestety... Ten w okularach to jakiś nowy widzę. No, ja się chłopak... przyuszam. Chłopaków, o, jest jakiś młodziek. Dobrze, niech robią, nie robią. Siema. Ja znam tą firmę, nieraz tam byłem chłopaków. No, chłopaki tu nas dość często, słuchajcie, jeżdżą, ale jakoś tak samą sieczkarnię braliśmy, bo zawsze czasu zbytnio, słuchajcie, też nie było i pieniędzy, można śmiało powiedzieć, a w tym sezonie no zmusiła taka sytuacja. Zawsze ta pryzma taka nieogarnięta, ja nie miałem też tej przyczepy, już tym rozrzutnikiem nie chciało się jeździć, a no po drugie, kurde, mam wszystkie zestawy pełne. Moje przyczepy są pełne, tamta przyczepa jest pełna, samozbierająca jest pełna i pełny jest mój stary rozrzutnik. Niestety nie dałem rady wcisnąć więcej timerów, a no chciałem się tu wbić w kolejkę, żeby później nie trzeba było Bóg wie ile czasu, słuchajcie, tutaj czekać. Kurde, pojeździłbym z chłopakami, ale oni zawsze miejsca nie mają. Mało siedzonka, to się... Nie no, gdzie? Ja z tobą bym wsiadł, ja sam nie będę jeździł. Ja to będę miał roboty zaraz, to wiesz. Na przyczepę. Dużo, początek sezonu czy nie? Ja wiem, to co się kierownika pytać, ja dopiero na praktykach jestem. A to co, dzisiaj pierwszy dzień czy co? No, dzisiaj pierwszy w sumie, no. O kurwa, to jest, że drzwi wyrwał chyba, co? Czy to poprzednik wyrwał? Ja to taki traktor dostałem, tak jest. A, no widzę, że tu chyba nie od tego nawet drzwi są. No, ja wiem, no tam dzwonił, on mówił, albo teraz, albo za 2 tygodnie. Mówię, nie, panie, za 2 tygodnie to nie, bo już mówię, u nas chnie. Jak widzi ta od dołu, to nie ma co tu nawet czekać. A no... pieniędzy nie było, przyczepę jakbym kupił, to bym pewnie z sąsiadem bym poodwozili w tym sezonie. A tak to powiem wam szczerze, że tak jakoś czasu na to nie było. A z drugiej strony, tak, z drugiej strony nie ukrywam, że fajna akcja. Bo to trzeba sobie przyznać, że pewnie wielu z was czekało na taką akcję. Gdyby tu jeszcze, no mówię, z chłopakami można było pojeździć, to by było git. A, zapomniałem im tą belkę zebrać. W ogóle co się wydarzyło? Pożyczyłem od znajomego przyczepę do belków. Pronarka fajna, tu już jest 3-osiówka. Trochę belek wejdzie, bo powiem wam, że tymi moimi, gdybym może jeszcze nie miał kiszonki, to jeszcze bym się bawił. Ale tyś, tam na daleko jeździć. Te belki, kurde, tymi pasami pospinane, wystają. Tak niebezpiecznie, powiem wam szczerze. I kurde... mówię, pożyczę, akurat mo u siebie pozwożone, wszystko, czeka sobie też na kiszonki, także tu akurat ten plusik 200 mu się da i będziemy mieli te belki fajnie, słuchajcie, powożone, bo tak naprawdę ja z wszystkich innych pól, ja już mam belki zwiezione, tylko i wyłącznie pozostawało to wszystko nam tutaj. Dobra, ja uciekam wtedy na pryzmę, mu pokażę. Obrócimy się, kierowniku, czy jak? No, obrócimy się, no, obróć się, będzie łatwiej. Ale tam, kurde. Jezus Maria, no stare dobre czasy się, słuchajcie, przypominają, nie? Jak chłopaki zawsze z Omaxu jeździli. O, zapierniczają tymi pędami.
O, ja nawet światłami pomrygali, jak za dawnych czasów. Słuchaj, wiedź przy samej oborze, nie? Dobra. Tutaj tak. Tutaj, o, dobra. No i tak mówię, na początku nie wysypuj, zacznij trochę dalej, dopiero to, bo i tak to się rozgarnie, pewnie i tak to się rozgarnie, nie? Jeszcze może nawet bliżej obory. O, dobra. Coś takiego pewnie wyjdzie. Będzie widać. Jeszcze możesz trochę podjechać. Dobra. O, tutaj... Wiecie, to jest też plusik, bo tu jeden na godzinę praktycznie oni gdzieś tam po pryzmie jeżdżą. I tutaj gdzieś to fajnie też jest rozsypane, nie ma co tu dużo gadać. Kurde, może ja bym drzwi im zamknął? Czekajcie. Było... Zamknij drzwi. Zgaś światło. Przynieś czapkę. Dobra. Przyniosę. Przynieś czapkę! no luks robota. Dobra, drugiego pokieruję wtedy na ten. No tędy może ta se wyjeżdżać, będzie się śmiał, chyba łamał, także git. Kurde, powiem wam? Fajnie! Zachuj te zdjęcia! To reklama będzie, pewnie przyjechał jakiś tam do nagrywania, no. O, widzieliście, mogłem zadzwonić po młodego, by se ponagrywał, no ale... teraz tak, 12 to lepiej nie, no. To nie... no, dla chłopaków reklama, to oni wiedzą, że ja nagrywam, także git. Dobra, jedziemy sobie już ubijać, bo... Kurde, nigdy nie było tak, żeby praktycznie, wiecie, człowiek mógł sobie tutaj poubijać na pryzmie tak na spokojnie, nie? Też nie chcę za mocno, bo żeby ta pierwsza przyczepa była rozsypana na równo i jak dopiero ją rozsypią, to wtedy my będziemy sobie mogli śmiało tutaj pocisnąć, nie? Kurna, dziot! Sąsiada, ty sąsieczkarnię samą zamawiałeś w tym roku? Tak, sąsieczkarnię. Kurde. Będziesz miał zestaw jeszcze... dla mnie jakiś do odwozu może? Bo ja ci powiem szczerze, że no porozrzutnik gościu dzwonił, ale no nie wiem czy przyjedzie czy nie. Ja wtedy będę musiał się szybko książki pozbyć, ale to TMR-a są kręcę. I ja mogę nie mieć przyczepy do wożenia. Nie pomyślałem o tym, co nie? W razie wody, słuchaj, znaczy inaczej, ja ci moją forsznitką mogę powozić, nie? Znaczy tę moją HW, o, tak ci powiem. A, no coś tam wymyślimy, no tak z jednej strony to... Może nawet i lepiej, no bo u mnie to będzie ten ostatni sezon chyba tego rozrzutnika. Czekaj, no? Ostatni sezon rozrzutnika? No a przecież, aha, ale ty forsitkę zrobisz, czy nie? No ale to dopiero na kolejny sezon. A, na kolejny, dobra, tak, bo... Tak, mówię, teraz szkoda mi trochę pieniędzy na to, nie? Okej. O, i to będzie wtedy idealnie. Tutaj. Na tym przejeździe teraz. Tutaj. Ach, kurde, oni mi tu sporo, to powiem wam, takie ugniatanie, to tu luks. Jak później będziemy mieli kilka hektarów, to jak cię mogę, nie? Dobra, jeszcze. Dobra, tak będzie, jak będziesz tak sypał, będzie gitara. Tylko do przodu teraz sporo i... Tak mniej więcej jak tamty się otwórz, nie? Dobra! Będzie. Dawaj, jeszcze raz robimy. Ja jeszcze jeden wytniemy. Cholera, kable nie podpinte. Młody, spokojnie, wszystkiego się idzie nauczyć. I tak dostaniesz wciry, bo jak sezon zaraz będzie w pełni, to... A, damy radę. Będzie luks robota, kurde. O, chłopaki tu koszem, nie wiem, co to mi się mrówki rozniosły, czy co to się zrobiło. Ale nie mam pojęcia, bo... Tutaj, kurna, dziot, ta kukurydza taka wyszła. Jak będą chcieli, to mogą ją złapać. Dobrze robię? Czekaj. Jo, no bo tak samo. Ile jechać na godzinę? Dwa? A, tak no jest. To dobra, no to luz. Tam do kierownika pochwalę jak coś, bo... Dobra, ja pochwalę później na koniec. Dobra, nie, dobrze, drugo. Jest usypane z fejta. Nie ma co narzekać. Dobra, ja sobie wjeżdżam. Dobra, młody udam, że tego nie widziałem. Bo nie będzie pochwały. Wypadek kontrolowany był. Wypadek kontrolowany, kurwa. Co tam moja jest? O kurwa, mój krokodyl. Nie, to łyska do obornika. Aligator. A znacie krokodylu, chłopaki? Ja już myślałem, że sąsiad jak to uśmiecha. No. Krokodylu uśmiecha. Czekaj. Z kierownikami. Chłopaki, wy na radiu mnie słyszycie? Tak. Słuchaj tu kierownik, jak tu jest początek tej pryzmy, co tak jest kilka takich wystaje tej kukurydzy, bo ona na to drugie pole się rozsiała. I on też machnie, nie? No dobra. Tak dobra. To kołami zniecieta, tak to będzie. Będzie git, nie? Młody, widzę to odpierdalać. No co, czekam na końcu pola, panie kierowniku. O, widziałem. Zrobiłeś pole. Tam na sąsiada. A dobra, jak się któryś zakopie, to nie szkodzi, bo sąsiad dobrze, bo już jest po koszeniu łąki, to... A tam ostatni sezon chyba sąsiad łąka, co? Tak jest. O, to może to zawijać. No
etap jest możliwość. Układami i tak pewnie mam przyjechać, bo mówili, że za tydzień tu jakiś jest tam... piknik. Piknik rodzinny, właśnie off-road, the quad. I właśnie był ostatnio taki jeden się pytał. Hej babo, masz quada? Właśnie się pytał, nie? Dobre, dobre, dobre. O, także... luksus. Kurde, ale fajna... Nie ukrywam, że... Jak sąsiad będzie cię potrzebował, to wpadniesz na jakieś ubijanie pryzmy na dwóch. Fajnie by to też wyglądało, choć no, to nie jest też jakaś wielka pryzma, żeśmy od tylko ubijali. Patrzysz pod koniec, jak będzie lipa, to no, może ją, tak. Ja powiem wam, że rozkminiałem. No, praktycznie ją, ja już będę leciał. Dobra. Rozkminiałem, słuchajcie, w ogóle tą pryzmę i miałem zrobić jej boczne ścianki jeszcze kolizyjne, czyli ona by się nie rozsypywała teraz jak tak. Tylko, że wtedy były te krawędzie bardzo ostre. I rozkminiałem dzisiaj, znalazłem fajną linę. Porobiłem, pobawiłem się trochę z zaczepem. Dobra, ten jak zapierdalają fajnie, dobra. Ale idzie. Tak samo. Dobra, dobra, dobra. I powiem wam szczerze, że rozkminiałem to, ale jeszcze tam troszeczkę by trzeba było się pobawić, bo te zaczepy nie zaczepiają się tak jak ja bym chciał w 100%. I to się ogarnie. I obiecuję, jak będę miał już ponad hektar kukurydzy, będzie do koszenia, bo tu jest 74 ary tylko, to będziemy robić takie akcje grube, nie? Wiecie, no gdzieś tam fajnie ten obwóz, jak mamy swój i sami robimy, ale jak będzie można, to no, czas do czasu, przy jakichś na przykład na dalekich hektarach, to powiem wam szczerze, ja tak na przykład będę potrzebował, żeby, nie wiem, jeździł sąsiad i chłopaków wziąć na kiszonki, a ja będę na przykład na pryzmie, czyli odwoził z nimi, a sąsiad będzie umiatał, nie? Także... tutaj myślę, że sąsiad spokojnie będziemy mogli sobie tu podziałać pod takim kątem. Kurde, to wam powiem szczerze, chłopaki tak zajebiście to ogarniają, że ja tutaj jestem w stanie jeździć dopiero jak oni mam obydwa wysypane, bo wtedy mnie nie ściąga, nie? Nic. Mega zarobiście to wygląda. Jeśli chodzi o ceny, żeśmy sobie ustalali z sąsiadem przed odcinkiem, bo gdzieś tam gadaliśmy w poprzednich sezonach, że mało trochę za te kiszonki, więc sobie słuchajcie, żeśmy tam rzucili cenę razy 2 albo razy 3 za hektar. Razy 3. Słuchajcie, mam to rozpisane i ustaliliśmy sobie, że za hektar samą ciężkarnią jest 2400 i za jeden odwóz jest po 600 zł do hektara. Bo tak mniej więcej je kojarzę, jak kiedyś chłopaki przyjeżdżali i z Krzysiem gadałem, to właśnie gdzieś tam mniej więcej mówił, ile za ciężkarnię, ile za jeden odwóz. I to żeśmy sobie podzielili, więc mamy teraz tak naprawdę za hektar w takim zestawie, jak chłopaki dzisiaj do nas przyjechali, to jest 3600. Tak, dobrze mówię, o, 3600 zł, bo jest 2400 za sieczkarnię i 1200 za ciągniki. Ja mam 74 ary, no to jest to tam, wiecie, wyliczone, więc tak będziemy sobie po prostu tym mnożnikiem działać i fajnie, powinniśmy już to dawno zrobić, a tak to zawsze, wiecie, inny przyjeżdżał, ktoś tam liczył. Także no, pod tym względem akurat spoko. No jest naprawdę hit. Jak tam silos sąsiedzie się podoba? No bardzo ładnie właśnie, zresztą mówię, że... Na razie jeden, bo pieniędzy brak, ale powiem ci, że uratuje mnie mocno. Ja tą pszenicę całą z hali zabiorę i będzie git, nie? Panie, panie. A ty kiedy sąsiad silosy wymieniasz? Powiem ci, że na razie jeszcze się wstrzymuję. Bo tak, ty ile masz klepisk? Prawowicie mam... cztery, dwa klepiska i dwa silosy, tak? Dobrze liczę? U ciebie? Inaczej, no. No ten do jedno liczę jako silos, jeżeli chodzi o klepiska, no tak, no. To ja sam mogę nie wiadomo ile tego zrobić. No. Mam prawowicie trzy silosy. No i tak, garaż, stodołę, no i teraz wiatę, tak? Więc kurde, no mam gdzie wysypywać, jeżeli mi coś braknie, tak? Ale jak na razie się mieszczę, więc chyba jeszcze w tym sezonie się wstrzymam. Tym bardziej, że gdzieś mam takie jakieś tam dość grube... plany na inwestycje, więc na razie to zobaczymy, jak no nie, to no, będzie wyglądało. U mnie uratuje, bo my mamy tak, na górę sypiemy tutaj i teraz jak będzie jeszcze silos to na jedną potężną uprawę, no to wtedy to myślę, że może... Dobrze, że ja nie mam właśnie odpuść. Tak ty, bo ty masz zawsze taką jedną potężną uprawę, no ja na razie nie mam, więc u mnie te jeszcze dwa silosy małe wyrabiają, więc póki będą wyrabiać, będzie git. Boże, dźwięki pięknie tej sieczkarni, słuchajcie, no. Jakbym w realu był, nie? Naprawdę, no. Gdzieś się aż odwróciłem do tyłu, bo słuchajcie, tak pięknie to było słyszalne, że nie mam pytań. Ja naprawdę, zajebista akcja. Jeszcze chyba nie robiliśmy, że odwozy dwa przyjeżdżały do nas. Nie. Tak teraz kminie. Kiedykolwiek chyba nie było tego. No. Nie przypominam sobie, bynajmniej ja.
Zajebista sprawa. No ja mam drugą pryzmę uszykowaną, powiem wam tak. Tu koło domu mi się wydaje, że to wszystko się zmieści na tą jedną i tą jedną będziemy sypać. Bo ja teraz, no te przyczepy będę potrzebował w najbliższym czasie, więc ja też sam nie ukrywam, że gdzieś ja muszę tą kiszonkę moją wykipować. Wolałem ją schować, bo mówię, no jak nie zmieściły, bo widzi mniej więcej człowiek, ile jest tej zielonej masy na polu i jak to będzie wyglądało. No ale mimo wszystko to... Wiecie, nie ma co, jest 55 tysięcy litrów już na ten moment. Moje zapotrzebowanie, słuchajcie, u krów, bo mamy to, więc mogę się też wam pochwalić, to jest 253 tysiące litrów na rok w tej oborze. To jest fajna liczba, no ale wiecie, mnie ratują też te sianokosy, sianokiszonki z żyta. Więc jak one są u mnie, no to widzieliście, ostatnia sianokiszonka z żyta pozwoliła mi jeszcze zachować 40 tysięcy litrów jednak, bo gdzieś tam kończąc kiszonkę typową, normalną pryzmę z kiszonki, to ja sobie narobiłem do full TMR-ów, więc te TMR-y przez kilka odcinków, zanim zeszły, zanim zacząłem brać jeszcze tą żytnią, no to kurde, nie ma co, jednak mimo wszystko to wszystko schodzi. Ja pierdolę, ja mówię, jak ty sam z nim jedziesz, nie? Bo ja twój nick widziałem, że się przesuwa, nie wiedziałem, że to ty tu lecisz. Ja byłem akurat u ciebie na polu, to mówię, lecę tędy. Zapierdzę taki dzisiaj, że to szok u sąsiada. Dobra. No ale to słuchajcie, chłopaki raczej nie będą mieli problemów z wjeżdżaniem. Więc no tu też trzeba silos postawić, na razie jest jakiś jest, nie wiem jeszcze ile czasu taki wytrzyma u mnie. Jeżeli, póki co, powiem wam tak, to jest loteria. W ostatnim sezonie, jak pamiętacie sami dobrze, ten silos się tak postawił, ja nic przy nim nie dotykałem, broń Boże. Ten silos się tak postawił, że nie miał kolizji tej bocznej tam, przy oborze. I mi się ta kiszonka, pamiętacie sami, przesypywała. Albo raz w sezonie było tak, że nie miał kolizji z lewej strony, albo raz nie miał kolizji z prawej. I powiem wam szczerze, no to tragedia jakaś pod tym względem, bo... jakby nie patrzeć, no to kurde, człowiek nie wiedział, co może go czekać tak naprawdę na tej pryzmie i nie wiedział, czy może ubijać, czy nie może. Tak dzisiaj, kurde, ja patrzę, a to gitara się ma, nie? Wszystko działa. Więc mówię, dobra, no to nie zmieniamy, nic nie działam sobie. Nawet powiem wam szczerze, kurde, 50 parę tysięcy i nie widać tego, nie? A tu jeszcze chłopakom... Nie wiem, ile zostało. To dziwne, bo mnie to tam... Jak jest... 30 to już jest naprawdę. No, to wiesz, na tej małej pryzmie. O kuźwa, dobra, jeszcze trochę jest tu. No dobra, bo tu tak wychodzi taki klin jest. No, to jest takie dla oka, nie? Bo jeszcze, o kurwa, jak człowiek widzi jaka pryzma, po prostu jakby to chciał, to już jeden przejazd jest mniej, nie? Ale nie, no luks jest tu. Kurde, chłopaki szybko zapierdzielam. Ja nie wjeżdżam, bo poczekam, aż mi drugą stronę wrzuci i dopiero wtedy gdzieś tam kontencik sobie jakiś tu malutki zrobimy, słuchajcie. Jakieś fajne ujęcia wam też połapię. Byście tutaj mieli coś ciekawego. A jest, widać, że chłopaki. No nie pierwszy nagrywam, nie? To na pewno. Kurde, jakbym chudy wyłączył, jakie piękne ujęcie by było. Jopa! Gdzie się w kaszu tu sypać, Jezus? Nie no, spokojnie, nie bój się, młody. Ja już stary wyga w nagrywaniu. Po supach się nie jednym chodziło. Może dronem polataj trochę. Nie, to jeszcze nie te czasy, jeszcze tylko po supach umiem. Ale powiem wam, trochę też się bałem FPS-ów, że mówię, jak tyle osób i taka ale akcja... Ale chyba nie jest jakaś fatalnie. Nie, źle, tak. Mam 45, jak patrzę na chłopaków, nie? Także nie jest, nie jest źle. Naprawdę? Z ręką na sercu, żeby się tak nie odpiździło i żeby zawsze tak było, to było super, nie? Bo już tu nieraz mieliśmy, że za każdą osobę po 10 FPS-ów to była masakra. Może jest coś takiego, że po prostu dochodzi do 40 paru FPS-ów i już niżej nie zejdzie. No. Kurde, aż ci sąsiad, powiem, naprawdę zazdroszczę. Ja pierdzielę, jak ty sąsiad będziesz miał swojego fenda jeszcze i już chce zrobić swoją forsznitkę, to przecież ty z nimi do odwozu, kurwa, jak ta lala byś był. No, do Matary się tam może zatrudnię. Jo. Nie, jak, no, młody, jest... jak młody nie zda egzaminu, to ja będę z nimi pracował. To pan powiedział? Co? daleko tam zaczęło na radiu delikatnie syczeć. Czekaj, to było tak. A w ogóle... Sąsiad, czy ty widziałeś w ogóle losowanie Ligi Mistrzów? Powiem ci, że ja dla mnie to jest czarna magia, ja nadal nie wiem, o co chodzi. Jo, no, wczoraj jak Ronaldo klikał przycisk, to ja byłem w szoku, nie? A oglądałeś całą ceremonię? Nie, oglądałem w ogóle. Słuchaj, był koszyk, dziewięciu zespołów, koszyk dziewięciu zespołów był, pierwszy, no. Czyli tych najlepszych. Real, Barca, Borussia, Barcelona, Liverpool. Cztery koszyki, tak? Dobrze rozumiem. Tak, cztery koszyki. Ten pierwszy był główny. No. I przy tym głównym losowali, tylko ten główny losowali. I później Ronaldo klikał przycisk i samo dobierało im 7 drużyn kolejnych. Czy tam 8, nie? Więc kurwa, to było takie na szpilkach, że tylko widziałeś, jak Borussia wyskoczyło, Real Madrid i Barcelona. Czyli oni jakby dobierali, tak, każdemu i teraz, z pierwszego. Tak.
Z pierwszego, słuchaj, tak? Z każdego koszyka dostawał po dwóch, musiał mieć. Z każdego koszyka było tak jakby po dwie drużyny. Z pierwszego koszyka dwie drużyny dostawał, z drugiego koszyka dwie, z trzeciego i z czwartego. Czyli, to po dziewięć drużyn jest koszyk. No tak, rozegrażasz się meczu, no bo ty już jesteś tak jakby. Także tak to wygląda. Więc najlepsze było to, że mniej więcej, wiesz, kto był pierwszy losowany, no to miał, no czy najgorzej, to nie, ale później na przykład jak już ty byłeś rozlosowany przy czyichś koszykach, no to bezpośrednio się już pojawiałeś u niego, że ty już masz z nim mecz, nie? Więc po prostu wtedy, jeżeli ty już miałeś tam daną osobę z pierwszego koszyka wylosowaną, no to już później jak ciebie losowali, żeby ci znaleźć tych, no to już tam wyskakiwałeś, więc powiem ci, Borussia trafiła chyba na najlepszą grupę. Generalnie. Bo myślisz? Na najłatwiejszą, no. Tam chyba dla mnie najłatwiejsza. Nie wiem, co tam jeszcze dalej było. Barcelona i Real tylko. Da, Barcelona i Real, no. I reszta to jest takie, no... Słabsze drużyny, no nie ma co ukrywać, że słabsze drużyny. Wiadomo, mogą zaskoczyć, ale to już to nie są takie jak Arsenal. No, PSG chyba najgorszą ma grupę, nie? No tam, co oni trafili, to jest niepojęte. A ja się cieszę, bo może być rewanż z Realem, z racji tego, że Real... Chciałbym, żeby od razu na początku z nimi grali. Nie wiem, czy nie będą grali. Nie, jest to w sobotę. W sobotę będzie wszystko powiedziane, bo kazali nie patrzeć na to, kto z kim zostaliście wylosowany, bo oni w sobotę wszystkie terminy, ja nie wiem, będą pewnie patrzyli, kto pewnie z kim grali gołe mecze, kiedy, co, żeby to jak najmniej było, wiesz, takiej dziwnej roboty, ale no, powiem wam tak, jeżeli w sobotę uda mi się klepnąć... Pierwsze graliby z Barceloną według tego, co nie? Znaczy wiesz co, bo tam po prostu tak było losowane, tak, nie? Tak, no, to znaczy inaczej, z Barceloną jest tak, że Barcelona przyjeżdża do Borussii, a Borussia wjeżdża do Realu. Czyli tak to wygląda, nie? Także na 99% obejrzę pierwszy mecz Ligi Mistrzów w życiu realnym. W sobotę będę od samego rana, jak tylko podadzą terminy, bukuję bilet i lecę na mecz, bo siostra moja chce, bo jest za Barceloną, ja jestem za Borussią, więc no to bardzo dobrze będzie pasowało, nie? Nie, no fajne, fajne. No także ja mam nadzieję, że pierwszy raz swój mecz z Borussii obejrzy i się wszystko uda. Na Iduna Park jeszcze. Bożeś ty mój, no. Także dla mnie super, bo ja też kibicuję z jakiś tam, jakby nie patrzeć w Barcelonie, ponieważ no Robert Lewandowski, tak? Więc to będą takie moje dwa kluby. Gdzieś tam trzeci klub, całe szczęście trzy kluby w Lidze Mistrzów grają w tym roku. Jest Liverpool, a Liverpool też ma bardzo ciekawą grupę. Oj, tak. Dobra. Dobra, młody Ankara Messi, Ankara Messi. Całe szczęście, że dobra, w jednym i w drugim że klubie. Że kierownik tam nie ogląda piłki nożnej, to i tak plusa nie będzie miał u niego. Kierownik to kurwa nie ma czasu nawet. Obstawiam, że on to 24/7 na sieczkarni siedzi, nie? To zaraz opierdoli. Robert Lewandowski, dobra. Jezus Maria. Po prostu dziwne, to dziwne to się zdaje, że to była Anna Lewandowska wystawiona. Anna. Jak mija dzień? Anna. O, ale nie, no ładnie, kurde, robota zrobiona. Ile chłopaki? 22 minutki. Tylko to pole będzie? Tak, tylko to pole, no. Jest. Często zgłaszają się do nas osoby właśnie, psy, koty. O, ale nie, no kurde. Kierowniku, na godzinie czy trochę fara bierzemy? Kto ty? Ja to nic nie wiem. A ty trochę już więcej pojeździł niż młody? W tym roku czy nie? Ja dużo ma tam w okolicy tu? Dokładnie. Wiesz, tu w okolicy aż tak dużo nie jest, ale tam gminę dalej to tam dużo sporo jest. Słuchaj, jak zobaczą mnie sąsiody filmy, że to tak zajebiście robota poszła, to za rok będzie tam mieli tu roboty. Tak. Będzie ta, jeszcze wyjdzie, że będzie ta stacjonować u mnie na podwórku, ja wam mówię. Jak przyjedzie. Tak. To ja nie wiem, ale będzie. Teraz tu przejazdem to akurat. Dawaj tamtym jak jeszcze. O, jeszcze to poprawita i git. Czekaj, dawaj, zrobimy fotkę pamiątkową, jak tu skończę, co? Dobra, no możemy zrobić. Ja udokumentujemy akcję u sąsiada właśnie. To musisz ty, tu, to musisz... Żeby w okolicy wiedzieli, wiesz. To by musieli, to musi ta podjechać se tu ten. No jo, tu się ustawimy i zrobimy. Ja też tu gdzieś zaraz podjadę. Ja kurde, tak żeś to zajebiście dzisiaj to ogarnęli, że zobaczyłem, nie musiałem tura używać. No teraz to na koniec może użyję, nie? Wiesz co, to rozniosło, nie? Nie wiem, ja miałem tu posiane, a jak, ja naprawdę nie mam pojęcia jak to tu się znalazło, także... Może z siewnika wyleciało coś. Mrówki, albo mrówki, nie, wyniesły. Chłopaki, chodź na zdjęcie, zrobimy pamiątkowe, to na tą, że tak powiem, okoliczność. Dobra. Dawaj, jedź wykipuj to. Odłóż ten telefon. Czekaj, zaraz tu zrobię. Ty, ja się tam wcisnę Ury. Chyba... Ja się wcisnę chyba tu przy oborze, wisz? Jeszcze. Kierownik to jest oporowiec, kurde. No, młoda krew. Orla nawet do zdjęcia header rozłożył. Ej, ja bym pasował do tą Waltrum dowóz chyba. Daje pan za mnie, będzie miejsce w filmie. Nie no, słuchaj, kierownik. Podobać się młody? Kierownik. Nie, zajebiście jest, kierowniku. Słuchaj, kierownik.
Dobrą robotę młody robi. To wiadomo, jeszcze obycia trzeba, ale to słuchaj, po takim jednym sezonie jak on dostanie, to on już wszystko będzie. On na wsecie będzie jeździł cały czas. Dobrze, dobrze. No to się da umieć. Za pryzmę nie przesypał, więc dobrze jest. Nie no, powiem wam tak, ja roboty nawet nie miałem za dużo na tej pryzmie, nie? Najważniejsze, chłopaki rynę nie oberwali. To nie, no to było lub nie była taka wysoka pryzma. Ale powiem ci, że naprawdę gabarytowo walterka moja by pasowała, nie? Do wosta. No, gabarytowo dobrze tak. To wygląda. Dobrze, jest młoda. A że się kierownik, kurna, ci powiem, opolił. Ja pierdolę, no przez tą szybę to grzeje. Z wakacji jeszcze bym chciał od razu kosić, nie? Ja myślałem, że samą zimę na Wizonie jeździł się, żeś opolił. Nie, nie. Na wakacjach byłem i tak to wyszło. O kurde, no luks tu wygląda. Lajkami pewnie. Dobra. Gasić? Gasić weź... go? Nie gaś. Dobra, to my tu staniemy, a weź ktoś od was tam z firmy, co tak to cykli foteczkę, żebyś tam mieli. Ja to se... coś tam se później ma, a ty może coś tu se machnę teraz. O, na przeszkarni może. O, ja też podejdę. Dobra, to powiedz, co tam ma gasa cykli. O, będzie zawsze coś. Dobra, ten kierownik jest do tyłu. Dobra, teraz do najgorszego przechodzimy, bo robota poszła fajnie. Dla mnie najlepszego. No, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, 100 lat kierowniku. Słuchaj. A ty Volvo robisz? Co? Volvo robisz? Nie, chłopaki tu ode mnie wiesz co przywożą często. Kurtkę dostałeś. Jo, i u ciebie tu pizga na wiosce chyba. No, to zimno walczy, tam klimatyzacja, to wiesz jak to jest, nie? No, się nie chłopaki u mnie tu jeżdżą w transporcie, a że dobrze z nimi żyję, to tam mieli tego sporo i mi dali ostatnio, nie? Za to, że tam, wiesz, dużo usług dla nich mam, także... Młody, ja pierdolę! Dobrze, że kierownik te nogi tu nie miał nigdzie. Do tego jest ten guzik. Ja pierdolę. Do tego jest ten guzik. Kurwa, że no tak, żeby tu wszystko zobaczyć, czy działa, żeby nie wchodzić do sieczkarni. Kierownik, powiem tak, dobre słowo będzie, bo na filmie, reklama też jak najbardziej dobro. Mów mnie, ile i dlaczego tak wiele? 2700, bo młody się uczy. Ci powiem, że dogadane, no nie będę się targał. Także targuj się pan, targuj się. Dobra, panie kierowniku. Nie no, sąsiada pojebało, dzisiaj wszystko moim jeździ, po moim chodzi. Kto mu dał takie pozwolenie? Dobra, kierowniku, tak, do rynki, żeby nie było, na numer konta. Do rynki. Tak. Na razie. Czekaj, mam, kurwa, za dużo to się, nie mam, nie? Dwa, ile 700, tak? Tak jest. Dobra. No to w sumie zostało tak, że dzisiaj się sąsiada nie, nawet nie naszlamy, na folię, kierowniku, żeby tylko było, nie? Zajedziemy, bo tu Lewiaton, nasz dobry sąsiad, zajedziemy, no może coś kupimy. Aplikację macie? Ja z aplikacją Mój Dobry Sąsiad, tak? Mój Dobry Sąsiad, no tak, tu działa tak, u nas. Tak. To jedziemy, chłopaki. Dobra, jedziemy. Dzięki bardzo wtedy, no, panowie, nie? Do następnego, miejmy nadzieję. Do widzenia. Do widzenia. Do jutra. Ja pierdziele, zajebiste. Gdzie chłopaki teraz lecą? Na plecy. Ada w lewo. Kurna dziot. No u nas to jeszcze takie niepowszechne. U nas zazwyczaj jeszcze taka jest sąsiedzka pomoc, jeżeli można to tak nazwać, ale czasy się zmieniają. To i mało no kukurydzy i... jeszcze jest. Nie? No, to jeszcze nie każdy u nas tą kukurydę ma, nie? O dobra, tu będzie. Tu już jest, powiem wam tak. Hektar by był i ja bym miał co tu robić, nie? Także następnym razem dopiero weźmiemy chyba chłopaków, jak będzie hektar. Tyle wam powiem. No bo to tak to, żeby jeżeli, no ja inaczej muszę stać tak to cały odcinek, nie? Bo też bym chciał, żeby tu było więcej do pracy. Dlatego też nie ukrywam, że no trzeba mieć taką pryzmę, żeby się tu coś podziało, nie? Także następnym razem będzie hektar, no i co? No wracamy prawie do poprzedniego odcinka. Ja cukier po 2 złote tylko, więc jak masz pieniądze, to leć kup do Lewiatana, bo dostałem wiadomość. Jo, dobra. Z aplikacji. Dobra, to cukier po 2 złote, to gitara się ma. A ile trzeba kilo wziąłeś? No nie, no, max, znaczy pewnie max 10 to nie ma. A to git, to na bimba będzie. Aplikację. Dobra, to git. To jeszcze mam żony, córki twojej, wszystkie mam aplikacje. No, no, to ja to samo, właśnie. Kurwa, tak będzie przede mną, to na nim nie wezmę. Dobra, to na wtedy stacjonarny może. To ja dzisiaj, ja ty jutro. Bo ty nie masz pieniędzy. Jutro też pewnie będzie wszystko wykupione. No jak po 2 złote sąsiad, to słuchaj, jeszcze powiem ci szczerze, no na cukier mnie stać. A to dobrze. Te 20 zł to gdzieś wyskrobię. To tylko się cieszyć. Dobra, cyk. Kurde, jest 30 minuta, a ja też jeszcze chcę jechać, wiecie, trochę belek pozbierać. To powiem wam tak, no pryzma... Jakoś się tam zagadałem, to mogłem wcześniej ubijać, ale i tak nie jest źle. Bo powiem wam szczerze, i tak to jest bardzo ładnie to ubite wszystko. O, chłopaki już wracają. No ja tam goni, kierownik goni, tu nie ma. Ten kurwa młodego wyprzedza.
No widać opór, widać już, że to nie pierwszy sezon. No to akurat prawda, chłopaki dzisiaj realnie, no naprawdę tak to zrobili, że to po prostu niepojęte. Dobra. To niepojęte, to niepojęte. Jest pięknie, zjeżdżamy, słuchajcie, z pryzmy. Bo to nigdy nie wiadomo, co tu się może wydarzyć, może ciągnik nie odpalić, klątwa jakaś dopaść, więc... Zjeżdżamy z pryzmy i lecimy, słuchaj, ta po przyczepę. To pierwsze, żebym wiedział, to już bym był spięty zestawem dawno. Ale... Kurde, tu powiem wam szczerze, że... Dobra, tu już sobie wywalimy. Myślałem, że będę miał więcej turem do robienia, nie? Pewnie, no, miałbym. Jeszcze z jednym przejazd jakby był. Wtedy by to można było śmiało powiedzieć, że... by się tu podziało, a tak to... to nic nie ogarniemy, dobra. Musimy sobie na tura przestawić. Dobra, cyk. Cyk, 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 cyk. A ty sąsiad, powiedz mi w ogóle, co ty dzisiaj siedziałeś? Bo tak widzę, że przejeżdżasz. Żniwa. Ja pierdzielę jeszcze? No. Co, je już, czy co? Nie, powiedz. No kurwa, o, sąsiad ładnie. To ja dopiero będzie na dwa odcinki pewnie. Ej, czekaj, czemu mi... Albo w następnym, nie wiem, jak to wszystko wyjdzie. Te widły, wiecie, nie patrzcie na nie, bo one niestety są, jakie są. I im się niestety kolizje trochę rozdupcyły z racji tego, że one, wiecie, są na X. Dobra, my sobie teraz tak, musimy do transportu tu widełki jakoś zrobić. Nie, no patrząc jak jestem w plecy z żniwami w tym roku, jak zmieniłeś kombajn, to jestem w szoku, co nie? Znaczy, to też inaczej, bo ty zacząłeś rzepaki. No ja tam, miałeś, wiesz, to jest inaczej, jak ty zaczynasz żniwa, to ja też, to jest, różnie to zawsze bywa, nie, bo to tak, tak, ja muszę wtedy coś wyczekać, i tu muszę coś, i rzepak, i owiec, a ty miałeś no. tylko pszenicę. Zobacz ile, tak. no tak, ja miałem tylko mordo pszenicę, nie? No, bo więc, to jest inaczej, no ja. To nie ma co ukrywać, jednak no i miałem żyto, jest. I miałem żyto, no ale żyto to na jednym odcinku zrobiłem, więc... Też nie ukrywam, że ja, ty musisz czekać, bo na każde żniwa prawdopodobnie czekałeś, żeby pokazać. To masz to, tak, to masz to, co ja mam czasami, że jak gdzieś tam ja mam na przykład daną jedną uprawę tylko, to ty już kosisz, a ja jeden odcinek cały czekam i wtedy ja też się nie wyrabiałem w poprzednich sezonach przecież, nie? No to też właśnie dużo daje, jak się ma wiele upraw, tak, że jednak, no traci się dużo, no ja na owiec musiałem czekać do sierpnia i, no i... Halo! Wyszło. Co? No ktoś krzyczał? Nie, nie wiem. Ktoś tam na pasach stoi koło dumu, ale nie wiem. Może kogoś potrącili i dlatego tak się wydaje. Weź na zobacz, tym siadło, ja daleko. No już teraz przejechałem, teraz ja też już daleko jestem. Nie wiem. Żeby szedł, nie wiem, ale to nie wiem, czy on tam do tego samochodu chyba poszedł, więc nie wiem, czy mu w tył w dupę nie wjechał. Może na świadka mnie chciał. Ja nie mam czasu na wesele. Koronnego chyba. Teraz. I dadzą mi spokój, bo to... Dobra. Ale kurde, powiem wam Ursusinie. Idzie polatać, przydałoby mi się generalnie. Alduś, kurwa. Alduś. Chłopie, kontrabanda jest, nie? Kurwa grana. To auto jak jedzie, to wygląda jak z kontraband, naprawdę. Co oni tu chcą? Dobrze, że się zatrzymałem, nie? Jakbym miał widły, to by było. Kurwa. Dobry. Dobry, dobry. Bo ten. Sytuacja jest taka. Samochód chyba miał do sprzedania czy coś. A, no mam auto, panowie, ale... Kurde, ja jeszcze go, żebym nie wystawiał, no. A jest sytuacja taka, my jesteśmy miłośnikami starych takich samochodów. Kurde. I my musimy go kupić. No. Słuchajcie, a... Panowie, musi to być dzisiaj. No, bo no, inaczej, mogłoby to być za dwie godzinki. To... No bo ja jadę po belki, ja już teraz, no panowie, nie będę się wracał. Ten zaraz będzie trąbił pewnie za nami. Jakbyśmy się ugadali... Jest, żeby obejrzeć? No kurwa, stoi na podwórku, ale kurde sąsiad, czy ty jesteś gdzieś, gdybyś był blisko koło domu, żeby im w razie pokazać? Chwilę bym tam był, no. Słuchajcie, to... jak sąsiad przyjdzie, no. to wtedy z sąsiadem może tajż obejrzeć i to wtedy... Pokieruj naprzeciwko do mnie i wtedy ja... Naprzeciwko mieszka sąsiad, tak jak żeś tady, bo cię wiedzieliście, gdzie jechać. No pan wyjedzie z gospodarstwa, tak? Od sąsiada kontakt mamy, to właśnie do tego, to na wprost mnie, tak jak żeście jechali, jest sąsiad, do niego podjedź ta i poczekaj na niego, zaraz wróci, to wam pokażę, numer wam mój da i wtedy jak będzie ta zainteresowani, to zadzwoń ta, to się ugadamy, na którą godzinę ja będę, nie? Bo mówię, dobra. No ja panowie, no nie mam czasu, no... Dobra, to jedziemy wtedy. Dobra. Dzięki, też. Dzięki, na razie. Dobra, już jadę. Już. Kurde, 12,5 tony owca, więc no, z jednej strony może i dobrze, bymy sprzedali to auto. Kurde, tu nie był skręt? Nie.
dalej chyba jest. Ja jeszcze powiem wam szczerze, człowiek czasami pozapomina wszystkiego, nie? A no dobra, oni tam wykręcają jest akurat. Auto by sprzedał, ale będzie musieli coś kupić. Coś będzie musieli zamienić, kupić, bo ja powiem wam, że te jajka od czasu do czasu, jak włożę cokolwiek przywieźć sobie, no to to się przydaje, nie? Więc ja tu nie będę sobie gdzieś tam tej drogi zamykał mimo wszystko, że tutaj mi się to przyda. I będzie musieli sobie jakoś autko tutaj machnąć, bo sąsiad, sprzedałeś swój czy nie? Kurde, już dawno. Sprzedałeś, ale ty nic nie kupujesz od tamtej pory, nie, za niego? Nie potrzebuję. No ja te jajka, żeby nie mam było teraz, czym wozić. Nie mam teraz jajek, więc też tym bardziej nie kupuję. No, no tak, no właśnie, ty masz ten problem, właśnie miałem pytać się, jak ty jajka wozisz. Dopiero będę je budował z powrotem. Bo jest chłopaki takim zielonym gównem, co tak, powiedziałem? Tak. To jest jakiś coś, jest, nie wiem, to też starość jakiś. Co to jest? Ur! A to ruska lada. Dobry? Dobry. Do pana mieliśmy przyjechać? No, domyślam się, że tak. A panowie, to jak trzej muskieterowie. Kładę się pan do bagażnika. Kładę do bagażnika, go kurwa. Trochę taka karawana tutaj przyjechała. Dobra, wy to tam do sąsiada, to za mną proszę tutaj. Wycieczka szkolna, oprowadź po gospodarstwie, tylko wrota pozamykaj, kurwa. Że nic nie ukradli. Tutaj moje gospodarstwo. Tutaj sąsiada gospodarstwo. Tu się wchodzi, tu się wychodzi. Tu się wchodzi. Podstawowo to nie jakieś prowadzenie. Co tu się tutaj jest rzęch sąsiada. No masz pan rację, oprowadzać to będziemy wiedzieli co ukraść. Tu są majtki sąsiada. To twojej córki przecież. Tu ja tak wystawiam. Kurwa, najlepsze sąsiad, majtek to wszyscy poszli, a do samochodu żaden. Majtki? Takie wielkie? Tak, bo sąsiad, to jakie... bo sąsiad nosi majtki galopy. Z klapą. No, takie specjalne. Córki sąsiada jest. A te tak, te są moje. To wezmę. Dobra, panowie, oglądajcie tego rzęcha. I w ogóle, serio? Macie chęć go kupić? Już ledwo zipie widzę. Bo to pali w ogóle? Nie wiem, ja pali, jest 20 jebnie na mieście chyba. Zależy, czy się jedynką chce jeździć, czy nie. Nie, bo on ma pewnie tego, blokadę tutaj. A ja nie mam blokady. O, ale dymi. Bo sąsiad, że go chyba z tydzień nie odpalał. Dziura w tuniku jest. A tą górę to panowie biorą razem? Z tym co bierzemy? Jaką górę? Ktoś kurę wynosił. Jaką tekturę? No się ty się na sprzedaż kuru mówiłeś też? Nie. No, chłop normalnie wszedł do tego, do musi sam się papilować, no bo... Masz pan kurczęta na sprzedaż? Ja nie mam, ale sąsiad jeszcze też nie ma. Dawaj. Weź tam sąsiad wszedł wtedy w to auto z tym jednym, nie? Co dobra, jedziemy. Czekaj. Bo nie można. Dobra. Chłopaki tylko tutaj robią objazdówkę po podwórku. Dobra. Podziękuję wtedy z tego serca. Ja sobie tu Kable. Kable łapie. Ty spytaj się, czy przyczepki nie chcą od razu, bo będę przyczepkę sprzedawał. To właśnie sprawdzają razem z przyczepką wszystko, co nie? Toczkę też bym tu. Co? No i panie, nie idzie coś. Nie idzie, bo no panowie, no tutaj to jest. To nie jest samochód terenowy. Daj to. O! Ciekawe co oni by jeszcze chcieli kupić, może bym coś sprzedał, betoniarki. Na razie taczkę, bardzo się jarają twoją taczką w sąsiad. No taką ładną to wiesz. Kupiłem czarną taczkę, nie? To wiesz. Tylko, że chyba trochę lakier zszedł, bo ona są, bo jest jasna. Jasna, do słońca, wiesz, bo to ten był kolor. Taki Unii akurat robiony i... Walduś! A na tej tacy jak na rydwanie! Walduś, ale Kejsik nie jest na sprzedaż. Nie jest? Nie, Walduś, nie. Walduś, bo nas jeszcze coś posądzą tu. Zostań. Nie, Walduś, nie. Dobra, musimy to belki zabrać. Sąsiadę, nie wiem z kim ty masz kontakty, ale... A to ja, to oni od jakiegoś kogoś przyjechali, kurwa, ja nie wiem, czy... nie wiem kogo. No nie wiem, czy od tego sąsiada tam po tamtej stronie, bo ja to tam pierwszy ich widzę, pierwszy słyszę, ale tak... To nie, to od ciebie jacyś dziwni właśnie, oni potem samo z Bielajka, nie wiem, czy nie przyjechali. Na razie chłopaki zadowoleni są, pojeździli. Jaka konewka, ja pier... Ciekawe, czy psykoty skupują też. To paletę te by widzieli, widz? Tę ławkę tyż. Dobra. A ile za cały komplet sąsiad byś chciał wtedy? A co ci kurwa, ja nie chcę się tutaj jest na tym przeprze. Dawaj, ściągam te plandekę. Walduś, te belki też nie są na sprzedaż. Ja dzwonię na policję chyba. Ja sąsiad się zastanawiam w ogóle kto to jest, ale... Dobra, weź i powiedz, że albo auto oglądają, albo nie są zainteresowani i do widzenia, wręcz więcej jak właściciel przyjedzie, no bo...
Panowie, bo tak no, jeździ ta sąsiadowi paliwo tylko wypala, to jesteście w ogóle zainteresowani, czy tylko upalacie i wyjeżdżacie? No to V8 tam jest. Nie, żeby coś, tak ci sąsiad na ucho powiem tylko. Ja bym na swoim miejscu po dzisiejszym dniu zamontował tutaj kamery, co nie? Ja mam. Bo Walduś to wszystkie. Walduś wszystko obszedł, co nie? Ja mam z tyłu kamery, z przodu nie mam. Z przodu mówię, że miałem zamknięcie, wszystko to nie zakładałem, a z tyłu mam założone. Dwóch chłopaków tutaj się bawią, sprawdzają to auto twoje. Przyczepkę, a Walduś chodzi i sprawdza tylko. Amortyzatory trzeba sprawdzić. Dobra, pokażę. Dobra, amortyzatory są dobre. Sorry wtedy, może nie powiedzieć, bramy zamknąć. O kurwa. Trochę jak ten, jak Snake albo taka fala na stadionie. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze? Elegancko jest, pan. To jak będziecie chcieli panowie kupić, to do sąsiada numer, już numer. Na sąsiada potrzebujemy. Tak, niech pan zapisze. No. Ma pan gdzie tam w telefonie? Pisz tam. No 0700. A? 800. A? 997. O kurwica, podejrzana ta końcówka. No, dobra, niech ci będzie. Daj Boże, żeby nie przyjechał na steczny tylko. Dobra. To panowie... Ten Zetor też Walduś nie jest na sprzedaż. Oni chyba na pewno... wycieczka chyba. Wycieczka z krajem zawsze. Możemy tu z kolegami jeszcze przyjechać jutro? Takie źle to zalegro. To wtedy dzwonić pod ten numer i umawiać się, bo tylko tu przyjmuje sąsiada w niedzielę o 7. Jakie żubry tu są? Ja pier... Chłopaki, zobaczcie. O kurde, żubr. Ostatni w tym sezonie. Sąsiad miałeś kurwa agroturystykę. Żubr to mam jeszcze w samochodzie jak coś. Chyba tak. O, nawet prąd mają. Oni chyba z Podlasia przyjechali. Ja by było nie. To jest Podlasie na wypasie tutaj normalnie. Daj wederka na zboże, to trochę będzie siadło. Tatuś kurwa. A pan coś do sprzedania ma? Nie, u mnie nic, dobra panowie. A może wejdę się wtedy. Ja nie sąsiada na policję. Kurka na wydaniu może. Nie. Już u sąsiada żeś na wszystko obejrzeli, karawany może tam radzi. Ja mam robotę, na razie trzymajcie się. Pierwszy raz taką mankę widzę, zawsze niebieskie widziałem. O to upierdolona. Co? I to jak? Tak Anka to skarb. Anna! To ja najarana Anka. Mordo, ty powinieneś mieć kurwa, jak ją odpalasz, powinno być się. Anna! Dobra, dawaj to! Ty powinieneś tak mieć to zrobione, nie? Kurwica, co drzwi to zamykać? Czekaj! Ja nie lubię tyłem do kierunku jazdy. Co, to nie w foteliku kurwa przyjął, czy co? Tak, bo to Walduś jest. Kurwa tatuś no. Dobra. Słuchajcie, musiałem to trochę je poukładać. Bierzem ostatnie dwie i kończymy, nie ma co przedłużać. Słuchajcie, weekend w końcu, ale do roboty jest tyle, że ja nawet nie chcę myśleć. Przeagarnąć pokój, przygotować pod streama i wiele innych rzeczy, także ważne, że wy macie odcinki i najważniejsze jest to, że mało kiedy się tak zdarza, że w poniedziałek ja wstając rano nie muszę się w ogóle przejmować, czy mam jakiś odcinek, słuchajcie mordy, czy też nie, ponieważ ten odcinek jest właśnie na poniedziałek, także miłego weekendu wam, mam nadzieję, że spędziliście go miło, ale od razu tak na sam początek wam życzę miłutkiego całego tego tygodnia, proszę ja was bardzo. Jeszcze podobno cały wrzesień ma takie pogody, mają być, że to szok, co? Najważniejsze to im żyć całego dobrego nowego roku szkolnego. To no im lepiej żyć. Dajcie to znać od razu jak tam, ale na rozpoczęciu to tam nic się nie będzie działo. No ale od jutra już się zacznie. No ale od jutra, no, już się, jeszcze się nie zaczęło, a już jest. Nie, jak oni, to mówię, to chodzi. Już wiedzą o co chodzi. Tak. Także się już można powiedzieć śmiało, że zaczęło, wracamy do podstawy, godzina 15 odcinek, także jutro jeszcze ostatni raz dostajecie, że tak powiem, o wczesnych godzinach porannych odcineczek, a później niestety już będziecie dostawać te odcineczki od godzinki gdzieś 14.30, 15.00, tak jak to zawsze było w roku szkolnym. Także co, my wam serdecznie dziękujemy za te całe wakacje, bo to takie dzisiaj podsumowanie, kurde, nawet zapomniałem trochę o tym wcześniej, więc na takie zakończenie taką fajną akcję kiszonka, o którą prosiliście, roku państwa 2020, słuchajcie, 4. Także tutaj dajcie znać w komentarzach, jak wam minęły te wakacje, czy szybko, czy nie, czy żeście zrobili to, co w ogóle, słuchajcie, chcieliście przez te wakacje mordy zrobić, czy są jakieś rzeczy, których nie zdążyliście, albo coś wam się popsuło, popsuło wam te plany, dajcie znać w komentarzach, posłucham sobie, poczytam sobie chętnie waszych historii, może nawet poodpowiadam na niektóre z nich, będzie o czym pogadać na kolejnych odcinkach, także podsumujcie te wakacje.
Może niedużo, niedługo jakoś tam, wiecie, nie rozpisujcie jakiejś dużej litanii. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Wakacyjna przygoda, nie? No, także dajcie znać mordy w komentarzach. Dzięki za te wakacje. Akurat, kurde, kończymy wakacje, ja kończę vloga. W poniedziałek ostatni vlog wychodzi. Ze żniw u mnie na Solcu. Także wyrobiliśmy się, słuchajcie, idealnie. Także na razie, strzała i trzymajcie się mordy. Cześć. Na razie, ho.